Tak więc znowu mnie troszeczkę nie było z normalnym gameplayem i dzisiaj zagramy sobie w gierko nazwie Slime Hero, która urzekła mnie swoim wyglądem i muzyka w menu też jest naprawdę strasznie zadowalająca, więc co może pójść nie tak, prawda? Więc tak jak mówi nam ekran, press enter to startu, nie odsunę troszeczkę kamerkę od tego rogu, gdzie tam widzicie i tak dalej, bo tam niby są jakieś rzeczy w tych rogach, nie chciałbym zbytnio zasłonić rzeczy i tak dalej, więc w dziwnym miejscu będzie, ale tak musi być. Ok, press enter to start i zobaczymy, z czym to się je. Press enter to skip one day. Ok, I'm sorry, no ale lore w gierkach nas jakoś nie interesuje. Ok, Hero Zone. Ok, jestem tutaj naszym slime, chodzę tylko wsadem, nie mogę nic innego robić. Myszką nie kontroluję nic dosłownie. I teraz mamy tu jakieś slimy, z którymi nic nie mogę robić. Bo to już dostarcza jakby menu. Mogę się teraz pokolorować, coś w tym stylu, bo tu jest. Press enter. I to po co mam press enter. I teraz w momencie, kiedy jestem przy niebieskim, to mamy jakiegoś slime junior niebieskiego. W momencie, kiedy jestem przy żółtym, mamy slime junior żółtego i zgaduję, że przecież w razie to będzie tak samo. Teraz, jeżeli pójdę w to miejsce, to mamy naszych bohaterów, juniorów wskazanych, na których są level. To jest Winter, Fall, Summer i Spring, czyli to są 4 pory roku. Tu mamy Untouchable Area, które nam zbytnio nic nie mówi i nic więcej w tym miejscu nie mamy. Jeżeli pójdę do tego, to ja prawdopodobnie będę musiał załączyć jako, że wchodzimy naszą ekipą na Stage Spring, czyli idziemy na wiosnę, bierzemy nasze 4 glutki i... Co się tam dzieje? W momencie, kiedy widziałem screeny, albo raczej w krótki filmik z tej gierki, nie widziałem tego całego początku, więc nie wiem dokładnie o co to wszystko chodzi. I teraz tak, jesteśmy w krainie... slime'ów, w którymi musimy atakować w naszych przeciwników. Jak na razie wiemy tylko kulką, która strzela w taki, a nie inny sposób. Nie możemy iść do tego, to nie jest tak, że jeżeli wjadę, to ja coś zbiorę. Nie, nie, nie. Mamy do nich tylko strzelać i przez to nasze unity zdobywają level. Ja tylko nie mam zbytnio pojęcia, czy zestrzeliwując odpowiedni kolor dany unit zdobędzie więcej expa i będzie mógł sobie szybciej wbić nasz level, czy to po prostu nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli niebieski trafi w żółty, to dostanie teraz samo expa niż jakby niebieski trafił w niebieski. W każdym razie na razie musimy to wszystko zestrzelić. Collect slime diamond. O mój Boże, to są jeszcze same bossy i straciłem już naszego czerwonego slima. Nie spodziewałem się takiego outcome'u tak szybko. Czyli nie mamy już jednego z naszych slime'ów, a odblokowaliśmy walkę z naszym bossem. Czy w takim razie zrobiłem coś za szybko? Może powinienem się troszeczkę bardziej wylevelować, dopiero potem do nich podejść? Nie wiem, ponieważ mi to na razie nic zbytnio nie mówi. No jak widzimy, wróciliśmy do Hero Zone'a. Jesteśmy znowu w tej pierwszej krainie. Nie odblokowaliśmy nic, jednakże mamy teraz napis 85. Jeżeli do tego podchodzimy, to mamy ten level naszych jednostek już nabite, czyli może to jest, chodzi na to, że nasze leaderboardy, coś w tym stylu, ale tak naprawdę to one są teraz na takim levelu, jakim były do tej pory. W sensie, że wchodząc na arenę, będzie miał znowu pierwszy level. Okej, spróbujmy raz jeszcze. Więc już wiemy, o co chodzi, tak? Czyli, że na początku po prostu strzelamy tymi glutami dookoła i niszczymy te wszelkie kostki. I zgaduję, że w każdym zakamarku mapy natrafimy na jakiegoś bossa, który właśnie ma ten diamond. Tak, mamy level takie jak myślałem. Tylko co ten level dokładnie oznacza? Bo nie widzę, żeby na przykład jednostki mogły zginąć czy coś w tym stylu, tak? Szybciej, no bo wszystko ginie na hita. Więc w teorii wszystko, na co tutaj patrzę, to jest levelowanie, które nie jest dla nas w żaden sposób problematyczne. No owszem, jeżeli staniemy w miejscu, to w pewnym momencie pewnie nas coś dorwie. Tylko, co to oznacza ogólnie patrząc na dalszą metę, czy na przykład... Ja mogę się obracać szybciej. Czy mam spację, one się obracają szybciej. Nie wiem, czy to mi coś daje, szczerze mówiąc. Może jeżeli mam ich mniej, ja na przykład chciałbym obrócić w którąś stronę, no to wtedy może mi to jakoś pomoże. Jednakże jakbym wszedł w escape, nie mamy tutaj żadnych przycisków. Mamy, przejdźcie. Chcę tak, żeby było C, control. Mamy
ustawienia. A decum switch, czyli tym, że rozumiem, chodzimy. S-com canceluje, spacją skip fasteruje, enterem selektuje i rotatuje. Aha. Czyli nie mamy zbytnio wiele opcji do wyboru. Mogę sobie jeszcze, tak jak powiedziałem, enterem możemy trochę, możemy ze spacją klikać. Czy chodzimy strzałkami, czy wchodzimy wsadem, jest to wszystko tak samo. Niczym się to nie różni. Czyli najprawdopodobniej musimy levelować na tyle postacie, aby zabić tam te bossy. Tylko żeby zabić bossy, nie możemy zbytnio dostać nawet jednego hitka, ponieważ jeden hitek nam już morduje jedną z żelek. I zgaduję, że dopóki żółta żelka, żółty slime, biały slime nie dostanie tego damage'u, to jesteśmy Gucci. Tak bym to obstawił. Okej, możemy tutaj zabić tego zielonego knypka, dziękuję bardzo serdecznie, ponieważ ja bym musiał właśnie dotrzeć do któregoś z bossów, ponieważ tamten był jakiś taki, wydawał się problematyczny. Ten tak źle, szczerze mówiąc, nie wygląda, a przynajmniej na ten moment. Okej, pokonałem go najprawdopodobniej, ponieważ gdzieś się przetoczył i mamy diamencik zdobyty. Zauważyłem też, że nie zawsze wyskakuje nam chyba level up w momencie, kiedy zabijałem przeciwników, tak przynajmniej... mi się wydaje, że co nie widziałem HP up. Może jednak mogę dotknąć te różne kolorki, tylko na przykład muszę do odpowiedniego. Sprawdźmy. No nie, po prostu dostają damage. Po prostu jakby dostawały damage, one się robią wtedy szare i tak dalej, ale nie ma to żadnego jakby znaczenia w. O, tutaj jest HP, poczekajcie, to może nas wyleczyć. Było HP up, okej, dobra. Czyli jednak nasze jednostki mają jakieś życie, którego zbytnio nie widzę, ponieważ patrząc na wszystkie, wszystko co mamy tutaj dookoła, nie ma jakby pokazane ich życia. Czy ja sam może troszeczkę teraz szybciej? Wydaje mi się, że dostaliśmy jakiegoś buffa. Coś w tym stylu? Nie, wiecie co? Próbujemy uderzyć w takim razie na tego bossa, który był wtedy z lewej strony, ponieważ on wydawał się być problematyczny w porównaniu z tym teraz bossem, który był. Okej, jest tutaj przed nami. Ja nie mam zbytnio na niego zasięgu. No to jest ten problem, że nieważne jakbym się postarał. Okej, nasze gluty już nie giną na hita, przynajmniej w tym momencie nie zginęły, ponieważ dostał teraz jeden damage. Nie straciliśmy od razu naszego gluta, czyli jednak jest jakieś znaczenie w tym, jaki level wbijemy. Mamy już dwa w takim razie diamenty. Pytanie tylko, czy ja te diamenty zatrzymuję, jeżeli by mi się teraz nie powiodło coś, czy na przykład muszę jeszcze raz wszystkie te bossy pokonać. W każdym razie mamy już dwa, jeden był banalny, drugi był troszeczkę trudniejszy, ale wystarczyło dookoła się niego kręcić i ewentualnie zginął. Gdzie jest boss numer 3, którego mechanik też jeszcze nie znamy, gdzie on może się nam pojawić? Troszeczkę myślałem, że będzie to inna gierka. Myślałem, że będzie właśnie coś typu znowu Vampire Survivors, jako najprostsze porównanie, żeby właśnie biegał, zabijał te mopki i labrował sobie i tak dalej. Jednakże ten typ gierki nie jest tak taki, jaki myślałem. Ale czy to znaczy, oznacza coś złego? Nie, ponieważ to jest coś w takim razie totalnie innego i nie nawiązujemy do tego samego znowu. Okej, mamy teraz jakiegoś żółwia ninja, to jest Mbappe, którego musimy teraz tutaj zdecydowanie zlikwidować. W momencie, kiedy się ogólnie kręcimy, czy ja mogę tymi... Okej, myślałem, że mogę tymi jakby ogonkami coś im zrobić, ale tak nie jest. Więc mamy teraz tylko i wyłącznie czerwonego slime'a. Czy jestem w stanie samym czerwonym slime'em zrobić coś więcej niż po prostu rozwalanie tych mobków tutaj dookoła, które dają już level nawet, ponieważ jak widzimy, nasz slime ma level 99, czyli spróbujmy sobie tym jednym slime'em znaleźć tego ostatniego bossa i się z nim rozprawić, że może zamknąć już ten jakby etap. Zobaczcie ogólnie, że raz co powiedziałem, że wam nie chciałem zasłaniać kamerką, to jednak są po prostu pokazane bossy, które zrobiliśmy na danym levelu, żebyśmy mieli jakąś świadomość, na jakim etapie jesteśmy, ilu mamy jeszcze bossy do pokonania. Pomimo tego, że i tak czekała, widzę, że są diamenty w lewym, powiedzmy, górnym rogu, nazwijmy to lewym górnym rogiem, to tak tutaj jeszcze jest pokazane. Okej, to jest teraz kot. Ten kot nie wydaje się być też zbytnio dla nas zagrożeniem, chyba że wbiegnę w czerwonego kloca i wtedy nam zrobi się ogólnie o wiele cięższa sytuacja. No okej, w każdym razie pokonaliśmy chociaż trzech
bossów i nasze slimy wbiły na slime green. No to jest, że musimy każdemu być 99 poziom, wtedy on pozwala sobie na ewolucję, żeby być czymś mocniejszym. Więc zgaduję, że teraz na przykład slimy nasze, którego sami nie wbiłem w takim razie, bo wydaje mi się, że tylko 3 kolory były. Aha! Chwila. Zdobyłem te 3 diamenciki. Dobyłem te levele, mamy tutaj teraz w takim razie większy wybór, że dobrze mi się wydaje. Jeżeli wejdziemy teraz tutaj do tego miejsca, zobaczcie, że mamy Slime Green Junior, Slime Green, Slime Mice Junior oraz Slime Wukong Junior. Czyli mamy jakby jakieś specjalne buffy do naszych jednostek. Tutaj mamy Slime Reda i Slime Red Juniora, nie mamy nic więcej. Zgaduję, że odblokowaliśmy tutaj więcej, ponieważ były diamenciki, które były ze Springa. Jednakże zdobyliśmy 3, a tylko 2 unlocki pojawiły się na naszym koncie. Dlatego też nie wiem zbytnio jak to interpretować. Teraz pytaniem jest, co ja muszę zrobić, aby te jednostki wybrać? I które, jestem ciekaw, którego ja w ogóle levelu nie wbiłem komuś. Ok, czyli mamy. Chwila. Press left, right to switch. Press enter to select. Ok, czyli jeżeli weźmiemy sobie nas na greena, możemy sobie być slime greenem. Możemy być Slime Juniorem, możemy Slime Mice Juniorem oraz Slime Wukong Juniorem. Czyli możemy sobie nawet zrobić cały team czerwony z tego co widzę, ale ja jednak będę się trzymał zawsze takiej taktyki, że 4 różne kolory. Have Golden Kudgel? Kudgel? Cokolwiek to jest. That can be long or short as it want. Hit anything in front of it. Ewentualnie Slime Mice Junior. Have a cute tail. It will make tail attack when being scared. The attack is so fast but without power. Czyli mniej więcej mają swoje specjalne style walki, ale ich statystyki też się powiedzmy różnią, jak widzimy tutaj po tych czerwonych i tak dalej. Mamy na przykład Slime Reda, który jest z dobrą siłą, ma specjalne połączenie z latem, więc może jeżeli byśmy mieli wszystkich czerwonych, to może wtedy byś jakiś buff bał coś w tym stylu. Tak samo Slime Yellow ma z naszą jesienią, jednak że on jest dobry jeżeli chodzi o speeda. Blue ma z Winterem i jest dobry w defensywie, a znowu zielony jest dobry z wiosną i jest zbalansowanym jednostką. Tylko zauważyłem, że zobaczcie, oni dopiero teraz do tego buffa dostają, zobaczcie, to jest ten Spring, Summer, Fall, Winter, także na tej najniższej formie jest to po prostu, że ma połączenie ze Springiem, ale nie ma jakby podpisu Spring. Chyba, że dopiero jak go wybiorę. A, dopiero jak go wybiorę, to on wtedy się podpisuje, że jest Spring. Alright. Chcę wziąć sobie w takim razie Golden Gadgela, ponieważ on ma jakąś tam większą moc. A z tych wszystkich innych, no nie mamy zbytnio wyboru, jeżeli chodzi o ich kolory, jeżeli dobrze mi się wydaje. Chociaż może żółtego miałem innego, czy mi się coś... Czy niebieskiego innego miałem? Nie, coś mi się ubzdrało, więc zostałem przy takim ustawieniu, jednakże tutaj będzie właśnie jakby specjalny. Więc wychodzimy stąd i idziemy jeszcze raz na naszą arenę zobaczyć, jak nam się uda teraz na tym stage Springu. Fajne to jest, bo myślałem, że będzie naprawdę takie proste pod względem, że to co pokazałem to wszystko w tej rozgrywce, jednakże tu jest, może być dużo jeszcze upgrade'ów i tak dalej. Wydaje coś nam, okej, czyli on ma takiego Kikuta, który po prostu będzie atakował na blisko. Czyli jeżeli pójdziemy sobie do tego bossa, który jest tutaj, w ogóle zauważyłem, że te kulki są teraz większe. To sobie ten, jeżeli pójdziemy do tego bossa i mu przydzwonię tym kikutem, no to jeszcze jest git, ale poza nim on będzie bezużyteczny, więc ja bym chętnie się stąd, tak szczerze mówiąc, zabrał. Tylko pytanie, czy ja się mogę stąd jeszcze w ogóle zabrać, ponieważ na tym etapie jesteśmy już tak dość mocni, tak mi się przynajmniej wydaje, że możliwe, że nawet nie będę w stanie przegrać. No ale spróbujemy zdisrespektować. Niby się staram, tak? Ja nie mówię, ja się niby staram tutaj go pokonać i tak dalej, ale próbujemy dysrespektować to i tak dalej. Spójrzmy teraz na typy strzelania ogólnie naszych jednostek. Zobaczcie, jak żółty strzela szybko, czerwony strzela wolniej, ale mocniej, natomiast niebieski nie ma ani szybkości, czy może nawet strzela podobnie do tego czerwonego, koniec końców. Ale też ma mniejsze kulki, czyli ma też mniejszego powera. Więc zaczynają się naprawdę różnić te wszystkie jednostki, a nie tak jak było na początku, że wszyscy byli właściwie tym samym. Teraz tak, gdzie jest Mbappe? Gdzie jest nasze Mbappe? Ponieważ go szukałem, a wiem, że on był gdzieś tutaj na górze,
mapa by się przydała szybko. Co mam pod M? Nie mam pod M żadnej mapy, więc on był chyba gdzieś tutaj, tak. Mamy naszego Mbappe. On nam wtedy przydzwonił dość mocno, ponieważ zauważmy, jakiego projectile szybko latają. To ja wtedy nie zauważyłem dokładnie, straciliśmy już naszego czerwonego Kamrata. No ale to wydaje mi się, że jest wciąż grywalne, ponieważ ta ostatnia jednostka wtedy, jak ją znaleźliśmy, ona nie wydawała się chyba ciężka. To był ten kot, czy cokolwiek to było. Jego, wydaje mi się, że byłbym w stanie pokonać tą tylko czerwoną, tym czerwonym blobem, gdyby nie moja głupota. Ponieważ zobaczcie, no jego ataki są koniec końców takie łatwe do uniknięcia, dość wolny kas. Ja wiem, że raz umrę, ponieważ wpadłem slime'em. Wystarczyło się nie odzywać jak głupi. No ale koniec końców chcemy tego Wukonga zmienić, więc uznajmy to za taktyczny disband, który nam coś po prostu dał. I właśnie, ja tak obwiniałem przed chwilą. Czemu nam się Slime Mice Junior pojawił teraz, który już go mieliśmy wcześniej? Aha! There are too many heroes, choose one, leave your team. Okej. Czy ja muszę coś wybrać, co chcemy odpuścić z naszej ekipy? Przecież Slime Mice Junior i Slime Mice Junior. Ten jest lepszy. Tak, goodbye to this hero, ponieważ on jest z gorszy statystykami, więc ja rozumiem, czemu go zbytnio mam. Okej, znowu space możemy sobie przytrzymać. Too many heroes here, one to one, tu oczywiście leave. To my znowu Wukong Juniora, czyli mam dwa Wukong Juniory. Tylko że ten Wukong Junior ma mniejszy, większą vitality, ale wiecie co tego. Tak jak Wukong mi się nie podoba, więc ja się go chętnie pozbędę. Nie wiem, czy nie oceniałem troszeczkę błędnie przez to, że tam level był już bity i tak dalej, ale no już trudno. Cofnąć tego nie możemy. Na pewno chcę go zmienić. To jest coś, co na pewno chcę zrobić, ponieważ ten Wukong mi totalnie pasuje. Wiecie co? Ja tak szczerze mówiąc wejdę na Slime Greena po prostu, ponieważ wydaje mi się, że chcę mieć te jednostki strzelające. Przynajmniej na te pierwszy level, żeby w końcu go skończyć. Tak, chciałbym go w końcu skończyć. Więc zaczniemy, wydaje mi się, od prawej do lewej, że ta jednostka ostatnia strzelająca jest chyba najcięższa ze wszystkich. Więc to właśnie od tego zaczniemy, od Melasa, który jest najmniejszym przeciwnikiem. Potem oczywiście od Kota, na którego gadam kilka razy, a do tej pory go nie mogę pokonać. I teraz też, może teraz w tym momencie można porównać mniej więcej te statystyki, ponieważ teraz widać mniej więcej tą, na pewno widać cały czas tą przewagę żółtego. Czerwony już nie wygląda tak dobrze, jak był do tej pory, ponieważ niebieski i zielony mają te same rozmiary i tak dalej. Nie wiem zbytnio w takim razie, czym się różnią te mobki, ponieważ jak tak skupiam się, to bardzo, ale to bardzo podobnie doświadczają. Okej, zdobyłem tego buffa aktualnie. Przed chwilą widzieliście, taka była kulka kolorowa, która nam coś nałożyła na naszą, naszego białego slime'a. Dostaliśmy to też w drugim naszym ranie. Nie rozumiem zbytnio, co to oznacza. Moim przypuszczeniem jest, że jest to po prostu bariera, że jeżeli bym dostał tego białego slime'a, który on chyba nie ma więcej wytrzymałości niż jeden, to wtedy może nie ginę na hita, coś w tym stylu. Okej, gdzie jest ten kot? Okej, jest kot. Jego musimy chociaż raz pokonać, ponieważ do tej pory nam się to nie udało. Jest on pokonany, więc jak widać było to proste zadanie, tylko po prostu byłem roztrzepany, jak to z moim zwyczaju jest po prostu zapisane. Teraz więc jesteśmy na środku naszej areny, więc gdzieś więcej w tych terenach powinien się pojawić Mbappe. Nie wiem, czy ja teraz widzę w tym żółwia ninja i mówię na niego, że to jest Mbappe, jednakże tak się po prostu przyjęło, że Mbappe, żółw ninja i tak dalej. Tutaj powiedzmy dla mnie jest to żółw ninja, więc tak będzie się nazywało, jakby ktoś jeszcze do tej pory nie załapał. I mamy naszego ostatniego, czyli kolegę zająca, który pokonał nam dwie jednostki. I co to by dla nas teraz oznaczało? Ponieważ ile teraz na środek? Najprawdopodobniej find and defeat the stage boss. Czyli ja jeszcze muszę pokonać najlepszego ze wszystkich bossa tego terenu. Boss coming, Slime Azure Dragon. Chociaż widzę jego HP, to mi się bardziej podoba. Mamy teraz tego smoka, który koniec końców na razie nie zadowala mnie w żaden sposób swoimi atakami, w sensie utkasz kiedyś ten łeb, cwaniak.
ponownie przegrywasz przez to, że po prostu gadasz. Okej, znowu mamy oczywiście kogoś, to chcemy wywalić, no to wywalamy. Wylamy pierwszą jednostkę, która się pojawia na ekranie, ponieważ wydaje mi się, że zawsze jest najsłabsza, więc żegnajcie. Shinshilla Junior! Okej, tego nie mamy, więc tego na pewno nie mogę zrobić. Wywalamy Wukonga. Przepraszam, ale Wukong jest do dupy. Co mogę powiedzieć? Stań Wukong. Żegnaj. I teraz w takim razie chcę zobaczyć, czym jest szynszyla, ponieważ nie przeczytałem, jeżeli by to było tam do przeczytania. Więc może ona by się nam bardziej opłaciła do naszej walki. Uwaga, press enter, wchodzimy do zielonego. Gdzie jest szynszyla? Mr. Slime live deep in the mountain, being too close is danger. Being too close wydaje mi się pewnie być, ale there will be poison around. Okej, okay, weźmy to. Brzmi świetnie. Brzmi, jakbym miał możliwość nakładania jakiejś doty na ziemię czy coś w tym stylu, co powodowałoby, że mógłbym uciekać przed kimś i go zaatakować cały czas. Zaraz się przekonamy. Ciężki ten pierwszy level. A mam w tej grze są 4 levele, przynajmniej tak mi się wydaje, no bo jednak każda pora roku, tak? A ja pierwszego nie mogę przejść tyle czasu. Więc widać, że gra nie jest na 5 minut rozgrywki, albo po prostu ja jestem takim beznadziejnym grajkiem owego tytułu. Widać już pierwszą różnicę, jeżeli chodzi o te pociski, które posiada nasza szynszyla, czyli latają wolniej, że mogę je wyprzedzić. Jednakże mają też taki jakby swój dziwny pattern, że czasami latają lewo-prawo, lewo-prawo. Nie wiem, czy biją więcej damage'u, ponieważ na statystykach tych jednostek się w ogóle nie skupiłem. Gościłem, że nie potrzebuję się na tym w żaden sposób skupiać. Jest to na pewno właśnie nawiązanie do naszego kota. Ja nazywam kotem, okazuje się, że to jest szynszyla. Wydaje mi się po prostu, że to jest kulka, która może bić mniejszy damage, jeżeli chodzi o summon on hit. Jednakże bije więcej, jeżeli chodzi o to, że jest dotą. W momencie, kiedy zarazimy, skupię się wtedy na tym. What the fuck? Dostałem losowym projectilem w środku po prostu moich wszystkich glutów. A chciałem wam pokazać, że w momencie, kiedy zaatakujemy go... tak ty wychodzisz. Kiedy zaatakujemy go poisonem... okej, jak się różni nasza szynszla od tej szynszli? Jest gorsza. W momencie, kiedy zaatakuje bossa, to że będzie mu jakby tikało jego życie. No jak widać, nie było mi pisane, żeby to wam pokazać, więc będę musiał zrobić to raz jeszcze. Nie wiem, czy mam szynszylę, więc muszę sprawdzić. Jest szynszyla, tylko czy to jest ta sama szynszyla? Tak, to jest ta sama szynszyla, czyli po prostu dała nam tą szynszylę, którą jakby usunąłem. Owszem, ona straciła levele swoje, no ale no tym się raczej nie przejmujemy na ten moment, ponieważ nie ma zbytnio czym. Jestem ciekaw, jak wyglądają w ogóle inne jednostki na tych upgrade'ach, jednakże na razie nam to nie jest pisane przez to, że jesteśmy tylko i wyłącznie przywici do tego levelu. Więc teraz wiecie co? Zarobałem się. Zaczniemy od lewej strony, tak? Zaczniemy od lewej strony, chcę zacząć od tego królika całego. Chcę jemu pierw pokazać, gdzie raki zimują. Zobaczyć, czy nam się uda go pokonać bez żadnej większej straty naszej żywotności. Udało nam się zrobić. Ja się teraz nawet pokręcę, będę trzymał się teraz tą spacją, ponieważ wydaje mi się, że jeśli będę kręcił, mam większą szansę na to, że uniknę po prostu pocisku od naszego Mbappe. Mbappe się pojawił, teraz muszę po prostu nie mogę się teraz zatrzymać, ponieważ jest on zbyt niebezpieczny. Teraz szybko przelatujemy sobie po prostu przez środek mapy do naszej szynszyli. Potem uderzamy naszego mele bossa, który nam w żaden sposób nie jest w stanie zagrozić, i możemy bawić się z naszym finałowym bossem. Nie byłem w stanie na razie chyba pokazać ani razu jeszcze tego, że jest ta dota nakładająca się z tego zielonego kota, więc tam szynszyli, więc może uda mi się na tym mele bossie to pokazać, ponieważ on troszeczkę bardziej pozwoli, jeżeli chodzi o swobodę. Uwaga, czy dostał kulkę? I widzicie, zaraz tam dostaje damage co jakiś czas, a moje kulki go chyba nie uderzały, przynajmniej moje oczy nie potrafiły stworzyć się w dwa miejsca naraz, więc mogę sobie obawiać, że tak się działo. Okej, find and defeat the stage boss. Ja teraz zacząłem się oczywiście kręcić, ponieważ na niego wydaje mi się, że jest bezpiecznie, jeżeli się kręci. Tu jest środek między mapy, więc lecimy teraz po prostu do góry i on jest na naszych ekranach. Witam bardzo serdecznie. Teraz nie pozwolę sobie wybić się w nasze małe, białe, slime'owe ciałko, tylko będę uciekał cały czas przed tobą w jak najbardziej odpowiednich dystansach. I udało nam się to zrobić, przez to pokonaliśmy bossa i stage success, what the f...
i udało nam się zrobić w końcu wszystko, przez co Neverland odblokuje nam się nowy level. Teraz tak, zrobiliśmy teraz super gwiazdkę, która spowodowała, że upgradeowaliśmy naszą żółtego slima. Cokolwiek to znaczy, jeszcze nie wiemy, jednakże widzimy, że na razie nam się tutaj unlockują nowe jednostki, które nawet musimy zamieniać. I mamy na nim jakieś skrzydełko, czy może to jest jakiś palec, czy co są... cokolwiek to jest. Nie wiem, czy możemy gdziekolwiek sprawdzić nasze stacje. O, może tutaj? Do prawej strony nie możemy sprawdzić. Mamy tylko pokazane, że mamy głowę tego, lecz ten hełm, który jest jedną z czterech części. I to wszystko, jeżeli chodzi o możliwości sprawdzenia naszych tutaj jednostek. Szczerze mi się podoba, ponieważ ma tą dotę, więc to na razie wszystko zostawiam. Na razie. Tak więc to było Slime Hero. Gierka, która mi się naprawdę podobała, jeżeli chodzi o możliwości, które nam pokazuje to, że poziom trudności nie jest taki, jakby mi się wydawało, że na początku był, że jest po prostu jeden level, wbijamy sobie upgrade'y i tak dalej. Może po części jest to takim malutkim minusem dla mnie, że się jednak rzeczywiście nie ma, ale pokazało mi totalnie inny typ gierki, którego nie, na który nie byłem przygotowany i spodobał mi się przez prostotę, którą w sobie po prostu posiadam. Więc jeżeli chcecie sprawdzić sobie gierkę Slime Hero na Steamie, tak pamiętajcie, mamy tu jeszcze lato, jesień i zimę do przejścia. Zgaduję, że im dalej, tym ciężej, bardziej wymagające bossy, ale może gadam głupoty i na przykład te pierwsze bossy były najtrudniejsze, ponieważ trzeba było wszystko levelować, a im dalej pójdziemy, to będzie po prostu łatwiutko. W każdym razie to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Widzimy się kiedyś. Siemanko, peace, yo!